Zapięcie podwójne D, jedyne honorowane w sporcie, najbezpieczniejsze rozwiązanie, może nie do końca najbardziej komfortowe, ale na pewno najbezpieczniejsze i dające najwięcej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo krtani. To, co jeszcze zasługuje na uwagę, to ta wkładka w szybie, to się nazywa pinlock. Darek nosi okulary, więc ma problem, że okulary mogą parować, może parować szybka. Tu przynajmniej nie będzie mu w tym zakresie parować szybka i to naprawdę nie będzie. To nie może, może trochę. Wkładka oryginalna pinlock powoduje, że kask w tym miejscu nie będzie parował. Dodatkowo dlatego Darek wybrał ten kask, bo jak powiedziałem, nosi okulary. Jest to jeden z nielicznych przewidziany kask dla osób noszących okulary, czyli procedura jest taka, że zakłada Darek kask na głowę i ma możliwość włożenia okularów normalnych, korekcyjnych bądź przeciwsłonecznych do kasku. Nie każdy kask taką możliwość ma. Tu uczulam Was, jeżeli nosicie okulary i musicie te okulary, musicie z nich korzystać w czasie jazdy, powinniście mierzyć kask razem z okularami po to, żeby nie kupić kasku, gdzie nie będziecie mogli założyć okularów korekcyjnych, bo wtedy może się okazać, że będziecie jeździć niezgodnie z przepisami, bo macie wpisane okulary do prawa jazdy. To, co jeszcze zasługuje na uwagę, to ta lotka z tyłu. Ta lotka z tyłu to coś, to oczywiście jest dyfuzor, który wyciąga powietrze, umożliwia wentylację, ale to też powoduje, że w czasie jazdy kask nie ma tendencji do podnoszenia się na głowie jeźdźca. Kask bez lotek, bez sprawdzonych systemów aerodynamicznych przy dużych prędkościach ma tendencję do podnoszenia się. Ten tego nie będzie miał. Słuchajcie, to tyle takiego opisu kasku. Darek, przymierz go. No, zobaczymy zaraz, bo w sklepie wszystko pasowało. Zakładam. Wszystko pasuje ładnie. Okulary. Okulary. Do tego będę się musiał chyba jeszcze przyzwyczaić. Chodź, udzielę instruktorzy. Nie jest to takie trudne, ale... Nie jest to takie... No, o kurde, może inaczej, chyba to zasznurujemy się za moment. Ja czy mogę coś pokażę tutaj chyba osobom oglądającym na charakterystyczny ucisk. Chyba jednak nie poszło mi tak źle. I tutaj widzę, że jest jakiś guzik. Widzę, że jest jakiś zatrzask czy coś. Dobra, chyba jestem w domu. Kurde. Naprawdę rewelacja. Naprawdę rewelacja. Jeżeli mogę coś pokazać. Podstawowa rzecz, przepraszam, że Cię będę operował tak, ale zobaczcie, uciska policzek, czyli gąbki uciskają policzki Darkowi, tak ma być. Ma być wrażenie, jakbyście lekko przygryzali sobie policzki, te gąbki mają przylegać do policzków i to jest to, co stanowi o tym, że jeden z elementów, że kask jest dopasowany. Drugim elementem jest to, że Darek jak potrzęśnie szybko głową, to proszę Cię, on nie może latać luźno na głowie. U Ciebie lata? Nie, nie lata. Bo jest dobrze dobrany. Jeżeli macie wątpliwości, jak dobrać kask, albo nie potraficie tego zrobić, czy macie jakieś uwagi, najlepiej przyjdźcie do mnie, pomogę Wam w tym. O ile pamiętam, nakręciłeś jakiś filmik chyba o przymierzaniu kasku, ale myślę, że pomoc osobista jest najlepsza, co? Tak, film nakręciłem, jest jak wrzucicie w internecie, jak zmierzyć obwód głowy, bardziej o to chodzi, czyli jak zacząć pierwszą przygodę z doborem kasku, to znajdzie się gdzieś mój film. Postaram się nakręcić w przyszłości film konkretnie, jak dobrać kask do siebie i mam już w tej chwili kompana w postaci Darka, na pewno zrobimy taki film. Dobra, koniec przymierzania kasku, teraz sobie go ładnie zdejmę. Do zobaczenia w naszym następnym filmiku. Także mówił Darek i Paweł. Do zobaczenia.